Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest wielki odcinek na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest równe 100 dni daily na moim kanale, co oznacza, że dzisiaj startuje mój drugi kanał Szczypson Plus. A dodatkowo dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo dzisiaj w końcu spytam się Emilii, czy będzie moją dziewczyną. Ja się tak jestem zestresowany cały dzień. Jak widzicie, nawet założyłem koszulę na ten specjalny dzień. Nie dość, że daily, to jeszcze pytam się dziewczyny, czy będzie moją dziewczyną. To jest po prostu jakiś szok i niedowierzanie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ten odcinek jest najbardziej mocarnym odcinkiem, jaki kiedykolwiek prawdopodobnie nagram, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dam tutaj porządny próg, słuchajcie. Waham się między 4 a 5 tysięcy. Dobra, dajemy. Dobra, 5 tysięcy łapek w górę. I nie wiem, i kolejny odcinek jakiejś kozackiej robimy, więc proszę, zostawcie łapkę w górę, macie na to 3 sekundy, 3, 2, 1, 0, komu się udało, niekoniecznie napiszę w komentarzu, czy mu się udało i możecie napisać też, czy, jak sądzicie, czy uda mi się, czy ona powie tak, czy powie nie, ja szczerze mówiąc nie wiem, jestem strasznie zestresowany, nie wiem co ona powie. Słuchajcie, mam przygotowane wszystko na dzisiejszy specjalny dzień. Zaraz wam pokażę miejsce, do którego pójdziemy i w którym tak naprawdę spytam się Emilii, czy będzie moją dziewczyną. Ja jestem mega zestresowany, nie wiem co ze sobą zrobić. Wow, spadłem se. Czekajcie, zabiorę już was tam teraz, pokażę wam co tam zrobiliśmy. Na odcinku z Neonem przygotowywaliśmy się do tego, poszliśmy zbierać odpowiednie rzeczy na ten specjalny dzień, na to, żeby się jej po prostu spytać o to wszystko. No i już to jest tutaj przygotowane. Jak widzicie, tutaj jest ta altanka, w której mieliśmy pierwszą randkę. I tam, jak widzicie, już jest to, co czeka na nią. Czeka na nią i tutaj też walnę ten tekst, co wymyśliliśmy z Neonem. Ja już jestem mega zestresowany tą sytuacją. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić, ale dobra, patrzcie, jest tutaj, widzicie. Jest tutaj przygotowane to miejsce, to w tym miejscu tutaj się jej spytam. Tylko wydaje mi się, że dobrze będzie, jak sprawię, żeby ona mogła sobie w tym momencie usiąść. Więc zabiorę to. Ja przed nią postaram się w miarę jako tak okucnąć, jak tu się da, czyli na shifcie. I czekajcie, damy tutaj tak przed to, równo, żeby było tu i ona niech siądzie w tym miejscu. O, to jest idealne, ja tu będę. Dobra, to jest piękna sprawa. Dobra, słuchajcie, tutaj walnimy ten tekst, mam nadzieję, że go pamiętacie. Jeżeli pamiętacie, to bardzo dobrze. Ja go jeszcze, ja nie mogę, ja muszę, ja go mam w głowie, ale nie mogę o nim mówić. Muszę go zostawić na moment kulminacyjny, nie mogę go zmarnować. Jestem strasznie stresowany, nie wiem co robić, więc szczerze mówiąc, nie wiem co teraz zrobić, czy już iść do niej, czy już jej to pokazywać. Byłoby dobrze może, bo jestem strasznie zestresowany. Zastanawiam się, co jeszcze mógłbym zrobić, żeby to było jeszcze bardziej idealny moment, ten dzień. I zastanawiam się, co jeszcze dodać tam, bo to jest takie puste to miejsce, bo tam niewiele rzeczy jest, może jakoś to ozdobię jeszcze jakimiś rzeczami. Tak, żeby po prostu była zachwycona tym widokiem tego wszystkiego. Co my tu mamy w tym plecaku, co mógłbym tam dać takiego wyjątkowego? Ajajaj, co by tam, może więcej kwiatów? Nie, no kwiaty już tam jest mnóstwo. Więc może damy, no dobra, jakoś to płotkami udekoruję. Tak, żeby to po prostu, wiecie, żeby tam coś się działo ciekawszego niż tylko to, co już tam jest. Więc po prostu musimy to jakoś udekorować. Dobra, dam tu płotki, tak. O, jest niewymiarowe, przydałoby się tutaj. Dobra, trudno, dostosowujemy się do terenu. Coś takiego. W ten sposób, o. No, nawet tak, to nie musi być jakoś tak, wiecie. To ma być, widać, że to przygotowaliśmy po prostu specjalnie na tą okazję. Tu od tej strony podejdziemy, to jest coś. A i wiem co zrobić. Ale mam pomysł. A może by zrobić takie jakby, takie podchody, że będę ustawiał kwiatki odtąd aż do jej domu, żeby po prostu ona ze swojego domu musiała iść za kwiatkami i dojdzie do tego miejsca. To jest dobry plan, to jest dobry plan. Dobra, stawiam kwiata tu. Stawiamy kwiata tu, ale będę musiał wszystkie kwiaty po drodze rozwalić, żeby nie zmyliły jej. Więc rozwalimy wszystkie kwiaty. Ale wpadłem na pomysł teraz. O nie, tam są mlecze, one też będą ją dezorientować. Nie, mam za mało tych różowych tulipanów, żeby wszystkie tutaj dać, więc muszę zrobić w ten sposób, żeby szła za kwiatami. One muszą się jej mega rzucać w oczy, więc mam nadzieję, że się będą rzucać w oczy. Więc powiemy jej, że ma iść za tulipanami. To nawet nie musimy rozwalić nic innego, po prostu powiemy, że ma iść za tulipanami. Czyli tutaj musi być kolejny tulipan. Tutaj damy, stąd widać tamtego. Tu będzie widać, więc damy tutaj tulipana. Teraz idziemy tu. Mam nadzieję, że mi starczy tych tulipanów. Czy ona tam go zobaczy? Myślę, że zobaczy. Dobra, tu dajemy tulipana. Dobra, już jesteśmy tak w połowie drogi, więc w sumie może nam to wystarczyć. Tu dam kolejnego. O, tu dam takiego na wysypce takiej. Wysypce? Co ja mówię? Wysepce.
O wyspę mi chodziło, nie o wyspę. Dobra, nieważne. Jestem zestresowany już cały dzień. Dobra, tu kolejny tulipan. Nie no, idealnie widać tą drogę, idealnie. I może nawet mi idealnie starczy do jej chaty, tak żeby to było. Zostały mi dwa tulipany. Dobra, dajemy. Ona tam jest pod chatą. Dobra, patrzcie. Jest tu tulipan. Dobra, widać każdego tulipana po drodze. Dobra, ja mam pomysł. Zrobimy coś takiego, że damy tu tulipana. I szybko tabliczkę. Tabliczka. Musimy zrobić tabliczkę. Nie mam craftingu. Czekajcie, szybko skoczę sobie tutaj do tej chatki mojej. I zrobię tabliczkę. O, tu jest. Dobra, tu możemy zrobić w tym tabliczkę. Żeby po prostu jej dać informację, gdzie ma iść. Jak się udać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, weźmy tak. Zróbmy patyki. I zróbmy to. Robimy tablicz... Nie! Co ja zrobiłem? Nie, to! Pomyliłem się, przepraszam, widzowie. Czekajcie, tutaj tak. Nie, ja widzicie, jak jestem zestresowany, mi tak ręka lata, strasznie się mi trzęsie wszystko. Jestem mega zestresowany. Dobra, zostawimy jej tabliczkę, po prostu, żeby szła za tulipanami. I jak ona wyjdzie z domku, to powinna zauważyć. Ale mam nadzieję, że... Ona coś tam robi, może nawet awczy, więc... Dobra, robimy tak. Zrobimy strzałkę, że chodzi o to. Idź za tulipanami. Dobra, robimy tak. I kolejną strzałkę, żeby wiedziała, że chodzi o tego tulipana. Dobra, idealnie to wygląda. Dobra, musimy to dopracować jeszcze. O, wychodzi! A nie, dobra. Dobra, zeszła z powrotem. Dobra, to dobrze. Dobrze, niech tam jest na razie, bo już chciałem rozwalać tę tabliczkę. Tu jest Niko, a nie, tu jest, dobra. Dobra, ona chyba nie zorientowała się, że jestem nad nią. Musimy dopracować tym. O nie, teraz jak jest noc, to musimy to tam oświetlić jeszcze, żeby to wyglądało jako tako. Bo, dobra, tu za tulipanami widać to. O, tu rozwalę tą trawę, żeby lepiej było widać tego tulipana. Dobra. Czyli widać te wszystkie tulipany. Musimy to tam oświetlić, żeby po prostu to miejsce było takie romantyczne, wiecie. No nie, jak jest noc, to jeszcze nam jakieś te moby mogą przeszkadzać. Więc chyba będziemy musieli poczekać na dzień jednak. O, widzicie, to jest słabo oświetlone, ale kurczę, w nocy to jest jeszcze lepszy klimat niż za dnia. Albo przy wschodzie słońca najlepiej by to było zrobić, ojeny. Dobra, czekajcie, dajemy tu dwie pochodnie, starczą chyba, bo więcej i tak nie mam przy sobie, a to już fajnie, a wiecie co, możemy zabrać stąd pochodnie, bo tu jest ich za dużo i tak. A tam przydałoby się teraz na tą wielką chwilę, więc rozwalimy co drugą pochodnię. Wtedy to nadal będzie wyglądało spoko tutaj, a mamy dodatkowe 6 pochodni do oświetlenia tego miejsca. Więc zrobiłbym tu, 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 tak oświetlić to miejsce. O, myślę, że super to wygląda. Dobra. Jestem zestresowany już. I tu damy. Dobra, i tu będzie wiadomo, że chodzi o to miejsce. Tu będzie wiadomo, że chodzi o to miejsce. Dobra, jestem zestresowany. Dobra, trudno, lecimy do niej, bierzemy ją tutaj na ten, a tylko, że jest noc. Dobra, przy księżycu, robimy to, idziemy po nią. Tylko te moby, dobra, mam tego Tiger Sworda, więc teraz to już mi nic nie grozi. Będziemy je ściągać wszystkie na raz. Dobra, teraz, no faktycznie ten Tiger Sword to jest teraz tak mocarny, że w sumie to możemy iść z nią w nocy i tak ją obronimy przed wszystkim. Więc tu, ona też zresztą już chyba ma Tiger Sworda, więc na luzie. Dobra, niszczymy wszystko jak leci, ja nie mogę, potężny jest ten miecz, potężny. Potężny jak to, co się teraz dzieje. Dobra, jestem strasznie zestresowany. Jestem zestresowany fest. Nie wiem, co już mówić mam. Więc lecimy po nią, bo już nie wytrzymam z tego stresu. O nie, ale trzeba te moby wszystkie rozwalić. Aj. No nie, zostaw mnie. Dlaczego ty do mnie strzelasz? Nie mam zbroi. Może ją założę teraz jeszcze. Żeby mnie tak te moby nie uderzały. Dobra. Dobra, jest okej. Mogliśmy, wiecie co mogliśmy zrobić? Stawiać pochodnie przy każdym tulipanie. Ajajaj, tego nie zrobiłem, to był błąd. Ale dobra, lecimy po Emilię teraz. Ona gdzieś tu powinna być, powiemy jej o tej tabliczce i się nie będziemy, albo wiem, jakoś ją zwabię do tego i będę ją śledził i dopiero ja będę na nią czekał już tam na miejscu, o, to jest dobre, więc czekajcie, potrzaskam jej tu drzwiami, żeby zauważyła to, o kurczę, zauważyła, będzie wychodzić teraz, czekajcie, odstrzeliwuje się gdzieś tam dalej, o, ale za daleko, bo ja muszę to widzieć, co ona tam robi. Więc czekajcie, ja się tu gdzieś schowam na boku. Jaki... Nie! Musimy rozwalić te ogry po drodze, zanim ona pójdzie tędy. Bo przecież... To będzie jakiś dramat, jak ona pójdzie tędy, a tu są takie ogry, które na nią czekają. Będzie miała trudno z przejściem. Dobra, Tiger Sword na szczęście jest tak mocarny, że raz, dwa rozwalił. Dobra, mam nadzieję, że zaraz wyjdzie, zobaczy to i będzie szła za tymi tulipanami. Ja się tu schowam za tą skrzynką. No i może nie będzie widziała. Zjem sobie ziemniaka.
żeby podreperować życie. I teraz tak, gdzie ona jest? Czy idzie gdzieś tam? Tylko cię nie widzę jej. Idzie, 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 widziałem ją tam. Idzie, idzie, dobra. Szybko, szybko, musimy iść na miejsce. Na miejsce, że tak powiem, zbrodni, że tak. Dobra, musimy tam być przed nią, bo nie może tak być, że ona tam przyjdzie, a nas tam nie będzie, więc musimy szybko, szybko, ale teraz walka z czasem. Walka z czasem, ujeny. Dobra, 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 lecimy tu. Dobra, i teraz jednym strzałem musimy się tam dostać. Dobra, dobra, odbicie tu. Odbicie, dobra, dobra. Tu jest jeszcze creeper, więc go pozamiatamy. Dobra. I stoimy tu teraz. Ściągam zbroję. Albo stanę tu za górką i ja tak wyjdę za, dobra. Ściągam to, wszystko ściągnę. Dobra, jestem zestresowany, ona już tu idzie. Nie widzę jeszcze jej niku, czekajcie, stanę sobie tu gdzieś. Gdzie ona jest? No, za tymi tulipanami idzie, mam nadzieję, że znajdzie to miejsce. Tam powinna wyjść przy tamtym tulipanie. Więc patrzymy w tamto miejsce. Serce mi wali, jestem zestresowany. Dobra, słuchajcie, czekam tu, patrzcie, jak księżyc jest równo tam i świeci nam tutaj idealnie. Ona zaraz tam powinna przejść koło tego tulipana. Ja już trochę czekam, mam nadzieję, że się nie zgubiła. Jest, 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 dobra, czekajcie, jestem tu. Ona idzie tutaj w to miejsce. O nie, jak jestem zestresowany, masakra! Ja nie mogę, to jest ten moment, w którym będziemy się pytać, słuchajcie. Dobra, idzie tam, widzę jej nick. Dobra, dobra. Uwaga, wchodzimy. Hejo. O, hejka. Słuchaj. Dzisiaj jest klapnij se tu. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ po pierwsze mam 100 dni daily, więc to jest taki, jak się chciałem pochwalić. A gratulacje. Po raz drugi to postanowiłem dzisiaj wykonać ruch życia. Ponieważ, kucnę se tu, chciałem się ciebie spytać, czy zostaniesz moją dziewczyną? O. Patrz, ale no. zanim powiesz, to słuchaj, przyniosłem tu tulipany, są różowe tulipany, plus jest to. Pomyśl sobie, weź se to do ręki, zobacz co to jest. Przeczytaj to. Lilac. No, przeczytaj, jak się nazywa ten kwiat. Nie mam po angielsku. Dobrze, to ci powiem, że jest to bez. Wiesz dlaczego bez? Dlaczego? Bo bez ciebie nie jestem w stanie żyć. Więc... O. Jeszcze raz pytam, czy zostaniesz moją dziewczyną? Tak, zostanę. Tak jest! Widzowie, zgodziła się! Ja nie mogę, dobra, możesz sobie wziąć te wszystkie tulipany, są twoje. Proszę cię bardzo. buziak musi być. Dobra, jest buziak. Pierwszy buziak na odcinku taki oficjalny. Dobrze, słuchajcie, udało się. Jeszcze przy wschodzie słońca to się udało zrobić. Jak nam się trafiło? Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zgodziła się, więc jest, udało się nam wszystko tak jak miało być. Pięknie wszystko wyszło. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Zapraszam również do Emily na kanał. Tam zobaczcie, co ona wrzuca. No i widzimy się jutro 19:19 i zapraszam na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam codziennie odcinki o 16:16. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!